Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie. Nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych, a dzisiaj chciałam Wam przedstawić rozwiązanie zadania z przedmiotu badania operacyjne, a dokładniej z programowania liniowego z wykorzystaniem metody graficznej. Treść zadania, jak widzicie, tutaj jest następująca. Firma produkuje dwa wyroby W1, W2. Do ich produkcji zużywa różne środki produkcji, z których trzy surowce będą dostępne w ograniczonych ilościach. Zużycie tych surowców na 1000 sztuk każdego wyrobu oraz dostępne limity, czyli limit zużycia, podano w tabeli. I widzicie, mamy trzy surowce, wiemy ile każdego surowca mamy limit i wiemy ile potrzebujemy na 1000 sztuk takiego wyrobu i na 1000 sztuk jakie mamy ceny, ile przychodu mamy z każdego 1000 sztuk, o jak również ile musimy ponieść wydatków, żeby ten 1000 sztuk wyprodukować, zarówno W1, jak i W2. Wiadomo ponadto, że wyrobu W1 nie będzie można sprzedać więcej niż 100 tysięcy sztuk. I teraz polecenie pierwsze mówi o tym, żeby zaplanować optymalną wielkość produkcji wyrobów W1 i W2, gwarantującą przy istnieniu ograniczeń największy zysk z ich sprzedaży. A zyski jednostkowe są różnicą między ceną zbytu i kosztem jednostkowym, jakby komuś jeszcze to nie było jasne, ile wyniesie łączny zysk. Generalnie chodzi o to, że w takim zadaniu musimy przynajmniej kilkukrotnie przeczytać takie zadanie, żeby je zrozumieć, chyba że już mamy w tym znaczącą praktykę, choć ja też czasem wolę przeczytać kilka razy, żeby błędów nie popełniać. Więc zobaczcie tak, mamy dwa wyroby, W1 i W2. Do ich produkcji wykorzystywane różne środki produkcji, to może być czas pracy maszyny, jakieś tam tokarki, czas pracy ludzkiej, a to surowce, na przykład jakieś drewno albo nie wiem, plastik, cokolwiek to byśmy nie nazwali. I musimy się z tym liczyć, ale jednocześnie chcemy jak najwięcej zarabiać na produkcji naszych wyrobów, bo nie jesteśmy osobami, które chcą produkować dla samego produkowania, tylko dlatego, żeby osiągnąć jak najwyższy możliwy zysk. Ale przy istniejących ograniczeniach, czyli chcemy optymalizować naszą produkcję, bo wszystkie nasze surowce, jakieś ograniczenia zawsze występują i trzeba się z nimi liczyć. Po pierwsze, jeżeli mamy zaplanować optymalną wielkość produkcji wyrobów, po kolei musimy wypisać, jakie są zmienne decyzyjne. Po pierwsze musimy napisać właśnie to, że to są wyroby W1 i W2 w 1000 sztuk, co jest ważne. Dodatkowo musimy wymienić, jaka była funkcja celu, że to jest dla nas dochód, jako różnica między przychodem a kosztem i jeżeli mamy 6000, a to 5500, to przychodu mamy, zysku mamy 500 zł na każdym 1000. Tak samo tutaj cena zbytu zarabiam 5500, ale kosztu mam 5000, czyli ostatecznie zysku mam tylko 500. I mam ograniczenia na te trzy surowce oraz na to, że maksymalna ilość wyrobu nie może przekroczyć 100 jednostek. A więc tutaj mamy te elementy macierzy a po lewej stronie tych ograniczeń mamy te maksymalne zapasy surowców, które musimy uwzględnić. Oczywiście znak mniejszości musi być w ograniczeniach, bo surowców, lewa strona, czyli wykorzystanie surowców, nie może przekroczyć stanu posiadania surowców. Jak również to, że nasze zmienne decyzyjne nie mogą być ujemne, no bo mówimy zawsze o jakiejś wielkości produkcji. Albo produkujemy, czyli wielkość produkcji jest dodatnia, albo nie produkujemy i produkcja jest zerowa, czyli x1, x2 by było 0. I jeszcze tylko zwrócę uwagę, że ta maksymalna ilość oznacza tyle, że jeżeli maksymalnie mamy produkować ileś wyrobów do pewnego limitu, to x1 plus zerowa wartość x2, czyli jakby tego nie było, musi być mniejsze od 100. Więc zwracajcie uwagę na znaki w obliczeniach, a więc generalnie nasz program ma następujący zapis, już bez tych tłumaczeń, co jest czym. I teraz, żeby rozwiązać tą metodą graficzną, musimy wyznaczyć punkty na wykresie. Bo metoda graficzna, czy niektórzy to interpretują jako geometryczną, co nie jest dokładnie tym samym, wymaga naniesienia na układ współrzędnych ograniczeń, czy to mniejszościowych, czy większościowych, ale naniesienia w postaci linii.
I teraz każda z tych linii najlepiej ją nanieść, jeżeli na przykład pierwsze tutaj punkty 0, 140 i 200, 0 powstało w ten sposób, że na przykład jeżeli przyjmiemy, że pierwsze x1 równa się 0, to 3 razy 0 to jest nieważne, ale 5x2 musi równać się 700. Czyli 5x2 równe 700 daje mi x2 równe 140. Więc stąd mamy ten punkt 0, 140, czyli x1 jest 0, a x2 jest 140, pod warunkiem oczywiście, że x1 ja wyzerowałam. Teraz odwrotnie, 200, 0, punkt się wziął z tego, że x2 wyzerowałam, czyli przyjęłam odgórnie jakąkolwiek dowolną wartość, najlepiej taką skrajną, czyli 5 razy 0 to 0 i 3,5x1 musi się równać 700, a więc 3,5x1 równe 700 to jest tylko dla x1 równego 200. Stąd mamy współrzędne tego ograniczenia pierwszego. Tak samo sprawdźcie sobie, ile by był wynosił x2, gdyby x1 wynosiło 0 i odwrotnie, gdyby x2 wynosiło 0, to ile da nam x1. W tym momencie nanosimy sobie te cztery ograniczenia w postaci, powiedzmy, takich czterech zbiorów po dwa punkty i zobaczcie, ja tutaj ponumerowałam od 1, 2, 3, wszystkie linie, a tylko że zwróćcie uwagę, że czwarte ograniczenie, które dotyczyło maksymalnej ilości W1, jest nietypowe, bo w tym momencie wiemy, że X1 zawsze ma być 100, na wykresie, a 0 na przykład jako dowolna wartość x2, a drugi punkt to jest też x1 100, a x2 dowolną wartość, to akurat ja wzięłam na przykład 120, żeby mi pasowało do wykresu. Dlaczego jest w ten sposób? Bo każde ograniczenie, które dotyczy tylko jednej ze zmiennych decyzyjnych, albo będzie miała postać pionową, albo poziomą. Bo jak przyrównamy to tutaj u góry, widzicie to ograniczenie, nie, że mniejsze równe 100, to to oznacza, żeby dokładnie było równa się, to x1 będzie musiało zawsze równać się 100. Czyli nieważna jest wartość x2, ale x1 równa się 100. Czyli wybieram dwa dowolne punkty, gdzie x1 równa się 100, a druga x2 jest dowolna. Najlepiej wziąć tak, jak ja tutaj wzięłam, dowolną 0, a druga to taka, żeby pasowało do wykresu. I teraz mamy te cztery grupy punktów, po dwa punkty i nanosimy po dwa punkty. Na przykład tu jest pierwszy punkt pierwszego ograniczenia, tu jest drugi. I teraz każdy z moich ograniczeń, zwróćcie uwagę, ma charakter mniejszościowy, nawet to ograniczenie czwarte na maksymalną ilość x1, czyli ja wszystkie ograniczenia zakreślam w kierunku, powiedzmy, początku układów współrzędnych i wybieram tak zwaną część wspólną. Część wspólna wszystkich ograniczeń tworzy mi obszar rozwiązań dopuszczalnych, czyli obszar, gdzie może występować rozwiązanie optymalne, czyli takie, które będzie spełniało wszystkie ograniczenia cztery, które mnie interesują, a dające maksymalny zysk z produkcji dwóch wyrobów, które musimy wyprodukować. I dlatego to pole jest zaznaczone na żółto, bo tylko w tym miejscu każdy z czterech ograniczeń jest jednocześnie, równocześnie spełnione. Musimy określić A, B, C, D, E, czyli jakie są współrzędne punktów wierzchołkowych, bo taka jest teoria, że rozwiązanie optymalne leży na którymś z wierzchołkowych punktów i one, któryś z nich na pewno daje mi rozwiązanie optymalne. Oczywiście na różnych uczelniach czasem jeszcze dochodzi wariant w tej metodzie gradientu, to znaczy z takiego jakby wektora wynikającego ze współrzędnych funkcji celu i on bardzo prosto pod kątem prostym wskazuje, który z punktów jest optymalny. Jest to taki wariant dopuszczalny, ale nie każdy to miał, więc w tym zadaniu pokazuję bez użycia gradientu, ani też bez elementu izokwanty funkcji celu, czyli bez metody, to nie jest typowa metoda geometryczna, to jest typowa graficzna, gdzie spośród punktów, które tworzą mi obszar rozwiązań dopuszczalnych, ja szukam punktu optymalnego. Także idąc dalej tym torem, ja muszę się dowiedzieć, jakie są współrzędne wszystkich czterech, tutaj pięciu, przepraszam, punktów wierzchołkowych. I jak widzimy, punkt A jest bardzo łatwo określić, bo to jest punkt skrajny 0, 120, punkt B. Jeżeli nie robicie tego na kartce papieru, tak jak ja w Excelu, nie macie kratek, a nie zawsze to jest tak, że po kratce jest dokładny wynik, tylko przybliżony, musimy rozwiązać
Aha, no i punkt E jest bardzo łatwo określić, bo ma współrzędne 100 i 0, czyli aż raz, dwa, trzy. Mamy trzy punkty B, C, D, w których współrzędne musimy określić, ile wynoszą. No i teraz wiemy, że punkt B powstaje na przecięciu pierwszego ograniczenia, jak zwrócimy uwagę, i trzeciego. A więc jeżeli rozwiąże układ równań z dwoma niewiadomymi, dwóch równań z dwoma niewiadomymi, z użyciem pierwszego i trzeciego ograniczenia, to jakąkolwiek dowolną metodą jesteśmy w stanie poznać współrzędne tego punktu. A będzie nam to potrzebne do rozwiązania głównego zadania tej maksymalizacji produkcji. No i teraz tak, układ równań z dwoma niewiadomymi, dwóch równań z dwoma niewiadomymi możemy rozwiązać, jak to było w liceum czy w technikum, przynajmniej kilkoma metodami, a to wyznaczników, a to przeciwnych współczynników, a to wyznaczania lub każdą inną, którą jeszcze znacie. Ale generalnie musimy poznać współrzędne tego punktu B i tutaj znamy. Tak samo współrzędne punktu C. Musimy zwrócić uwagę, że nasz punkt C leży na przecięciu drugiego, jak i pierwszego ograniczenia. I punkt C, jego współrzędne poznamy po rozwiązaniu układu dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Dowolną, jak mówiłam, metodą, którą znamy, czy to w Excelu, czy nawet tutaj metodą wyznaczników. I wiemy, jakie współrzędne ma punkt C. Potrzebujemy jeszcze według tego samego sposobu współrzędne punktu D. Zawsze patrzymy, że punkt D leży na przecięciu drugiego, jak i czwartego ograniczenia, i w takim układzie rozwiążemy układ równań. Ja wiem, że ja wszędzie tu zapisuję nierówności, ale co do zasady my rozwiązujemy tutaj współrzędne punktu przecięcia dwóch równań, więc będą to równania, wiadomo. A więc ten punkt już znamy, punkt E też już znamy na podstawie wykresu. I dalszym etapem jest to, że wypisujemy, jakie mamy ostatecznie punkty wierzchołkowe. Wiemy, jak wygląda nasza funkcja celu, kwestia tylko przepisania. I jak widzimy, któryś z tych punktów wierzchołkowych będzie stanowił punkt optymalny, czyli taki, który przy tych ograniczeniach daje możliwy najwyższy zysk. I jak tu widzimy, mamy policzoną wartość funkcji celu dla każdego z tych punktów z osobna i nas interesuje wartość najwyższa, bo maksymalizujemy przychody, czy tam zysk już całkowity z produkcji. I jak widzimy, najwyższą wartość funkcji celu osiągamy dla punktu C, gdzie x1 jest 50, x2 jest 105. Oznacza to tyle, że optymalne wartości to x1 50, x2 105. A więc interpretujemy to w ten sposób, że należy produkować 105, czy należy produkować 50 tysięcy sztuk wyrobu W1 oraz 105 tysięcy, tak zapisane też można, wyrobu W2 i wygenerowany zysk wynosi 77 500. Teraz typowe zadanie z tego zagadnienia kończy się w tym miejscu. Jednak niektórzy ćwiczeniowcy, wykładowcy wymagają również określenia, jaki został zapas naszych surowców przy tym poziomie optymalnym produkcji X1, X2. Bo to nie jest zawsze tak, że jeżeli ja optymalne wielkości ustalam, to na pewno na 100% wszystkie środki produkcji są wykorzystane. Nie da się tak, bo czasem niektóre ograniczenia są na tyle skromne, czy tam powiedzmy tak kłopotliwe, że one są wąskim gardłem i nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkich naszych surowców, bo już jeden z surowców się skończył. I wtedy, jak wiemy, mieliśmy trzy ograniczenia na trzy kolejne surowce, różnie mogą się nazywać, i żeby się dowiedzieć, jaki nam został zapas, od stanu bieżącego, stanu naszego zapasu, musimy odjąć to, co było po lewej stronie tych ograniczeń, czyli faktyczne nasze zużycie, ale z podstawieniem, ile wynosi x1 i x2 w tym konkretnym zadaniu. Jeżeli wiem, że miałam 700 i faktycznie zużyto nam surowca pierwszego też 700, to wychodzi nam 0. Co to nam daje? Że jeżeli od zapasu odejmę to, co zużyto i wychodzi 0, no to po prostu jest stan zerowy. Koniec, kropka, koniec naszego surowca pierwszego. I powoduje nam to, że surowca pierwszego w ogóle już nie mamy, drugiego tak samo, a trzeciego zostało nam 75 jednostek. Co to za surowiec, nie wiem, ale zostaje 75 jednostek. A czwarte ograniczenie, które jest tu dopisane, dotyczyło tego, że maksymalnie mogliśmy produkować surowca pierwszego 100 tysięcy sztuk, wyrobu pierwszego mogliśmy produkować 100 tysięcy sztuk, a faktycznie możemy jeszcze produkować, niewykorzystany został
ten limit na 50 tysięcy sztuk. I w tym momencie możemy powiedzieć, że zapas pierwszego i drugiego surowca został w pełni wykorzystany. Jednym z elementów zostaje jeszcze nam określenie, jak wygląda program dualny dla tego zadania. Program dualny jest nam potrzebny, zagadnienie dualne jest potrzebne. Czasem, żeby powiedzmy zagadnienie programowania liniowego, które posiada więcej niż dwie zmienne, sprowadzić do takiej postaci, która posiada tylko dwie zmienne decyzyjne, co jest warunkiem koniecznym, żeby w ogóle z tej metody graficznej skorzystać. Jest to element bardzo potrzebny. I teraz jak zwrócimy uwagę, nasz program podstawowy posiadał, zwróćcie uwagę, jeszcze raz mówię, dokładnie cztery ograniczenia, dwie zmienne decyzyjne i teraz będzie wręcz odwrotnie. Mamy dwa ograniczenia, a cztery zmienne decyzyjne. Jeżeli funkcja dążyła do maksimum, odwrotnie będziemy mieć minimum. Oznaczenie x-ów zamieniamy na y-ki, przykładowo na y-ki, to może być dowolny inny symbol i oczywiście jak zmienne decyzyjne były niezerowe, to nowe zmienne decyzyjne nadal będą niezerowe. I teraz jeżeli mamy wektor wyrazów wolnych, staje się wektorem współczynników funkcji celu, czyli jak to było w pionie, to będzie w poziomie funkcji celu. I teraz nasza macierz A, która była, wyglądała tak, że czytając wierszami 3,5,5, potem 4,5,3, 0,5, 1,0 będzie zapisana w postaci wiersza. Czyli wiersz pierwszy będzie pierwszą kolumną. Na przykład jeżeli mam, czytając pionowo 3,5, 4,5, 0, 1, będę te liczby mogła przypisać w postaci wiersza. Jeżeli miałam 5, 3, 5, 0, to będą liczby, które były zapisane w tym momencie w wierszu i współczynniki funkcji celu staną się wyrazami wolnymi. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.